sumem potoków i smreków graniem, cichym pociurkiem skoli, o Twoje zdrowie i długie roki płynie modlitwa góroli. Pytomy pięknie Panią Fatimską, co Cię uratowała, co by Cię w syndy i w kozdym casie z opieki nie wypuszczała, co byś nos dalej ucył śle body i zycio pod krzyża znakiem, co by my razem śli z Tobą, Ojce, zwycięstwa ślakiem. Jestem parafianką Skrzyptówek, Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Ojca Świętego witałam jako przedstawicielka parafii chlebem i solą, jak przyjechał. Razem z całym sztabem, pod przewodnictwem świętej pamięci kustosza Mirosława Drostka, niezapomnianej pamięci, był to wielki kapłan, dzięki któremu, tak sądzę, doszło do tej pielgrzymki tutaj właśnie u stóp Giewontu. Nasze sanktuarium zostało wybudowane jako wotum wdzięczności za ocalenie życia Ojca Świętego i Ojciec Święty konsekrował to sanktuarium. Wiedział, że modlitwa w jego intencji w tym właśnie miejscu nie ustawała. Były tutaj bardzo licznie reprezentowane wszystkie środowiska górali, od Żywiecczyzny aż po Pieniny. Najwięcej było górali podhalańskich, śpiewały Turliki. Turliki to jest zespół dziecięcy, który od tamtej pory funkcjonuje w Zakopanem jako żywy pomnik dla Jana Pawła II. Sanktuarium od wejścia, od bramy nawiązuje do historii życia Ojca Świętego, do jego tu pobytu, do jego przesłania. Gdy patrzę na Waszą świątynię, tak kunsztownie ozdobioną, stają mi przed oczyma te kościoły drewniane, coraz rzadsze, na całej ziemi Polski, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu. Prawdziwe skarby architektury ludowej. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii. Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień, nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach życia. Pamiętam taki moment, że mieli do mnie przyjechać Holendrzy, znajomi, 5 osób, ludzie, którzy zupełnie po polsku nic ani słowa nie rozumieją, i przyjechali 2 tygodnie wcześniej ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu. No okazało się, że przyjechali dlatego, że dowiedzieli się, że będzie Ojciec Święty w Zakopanem i tutaj w sanktuarium właśnie. No i prosili mnie w przeddzień, żebym im załatwiła jakieś bilety. Już nie zależało im, czy będą w jakimś konkretnym sektorze, tylko żeby obecnością swoją po prostu uczcić przyjazd Ojca Świętego do Polski. Kościoły wreszcie są miejscem, które przechowuje pamięć o zmarłych. Tak jak początek życia religijnego każdego wierzącego wiąże się z chrzcielnicą, tak też jego kres, śmierć, pogrzeb również dokonują się w cieniu świątyni. Niejednokrotnie nawet cmentarze parafialne bezpośrednio przylegają do kościoła. Jest więc w tej świątynie wpisana historia wszystkich ludzi, a pośrednio całego narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób. Kościół jest miejscem pamięci. Jest zarazem miejscem nadziei. Wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość. Nie tylko tę doczesną, ziemską, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzechu odpuszczenie.
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy świętych obcowania. Każdy bowiem Kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich jest poświęconych Matce Bożej. Cieszę się, że w Zakopanem i na Podhalu powstały nowe kościoły, które są pomnikami żywej wiary mieszkańców waszego regionu. Piękno tych świątyń odpowiada pięknu Tatr i jest odblaskiem tego samego piękna, o którym mówią słowa Wincentego Pola, wypisane na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: i nic nad Boga. Zanim Ojciec Święty przyjechał do Zakopanego, to choćmy chodzili z wycieczkami z księdzem Drozdkiem do Chałowskiej, modliliśmy się, żeby przyjechał jak najprędzej. Było to dla nas bardzo duże przeżycie. Z całą rodziną uczestniczyłam pod Skocznią najpierw, pod Krokwią. Później szliśmy pod Reglami na nogach wszyscy, bo nie było możliwości, bo tak było dużo ludzi wszędzie. Do śmierci tego nie zapomnę. Była ogromna radość, że Ojca Świętego doczekaliśmy się w Zakopanem. To były najprzyjemniejsze chwile z mojego życia. U nas, u księży Palotynów, przyjechał Ojciec Święty i przed Matką Boską długo klęczał i modlił się, to pamiętam. I ogromnie padał deszcz rano. A potem się rozpogodziło, jak przyjechał Ojciec Święty. Stałam na schodach przed wejściem, prosto ołtarza, także bardzo dobrze widziałam Ojca Świętego. Angażowali się wszyscy, pomagali, stroili domy chorągwiami, kwiatami. Po dziś dzień tutaj wiszą chorągwie, także jak jadą do kościoła Palotynów, do Matki Boskiej Fatimskiej, to wiedzą po tych chorągwiach, gdzie prowadzi droga. Był człowiek wielki, święty taki, papież z dalekiego kraju. Zmienił historii szlaki, dziś dogląda nas z raju. Byłam tuż pod kościołem, po prostu w tłumie, na schodach, i Ojciec Święty w momencie, jak wchodził do kościoła, to zbliżył się do nas i ja przez tłum mogłam sięgnąć ręką i dotknąć szat Ojca Świętego. To było dla mnie niesamowite przeżycie, które pamiętam bardzo mocno. Takim nimbem był otoczony. Nie wiem, dla mnie to była taka świętość, że ja sobie wyobrażałam, że on wchodzi do tych wrót kościoła i tam ta Matka Boża czeka na niego w tych wrotach. Na dziedzińcu kościoła stoi piękna postać Archanioła Gabriela. I tak ja to wszystko wiązałam, że ten Archanioł go prowadzi, że go pilnuje, że go strzeże przed tym kościołem. Jest to wszystko u stóp Giewontu, pod krzyżem Giewontu. Sam fakt, że mogę uczestniczyć, że jestem tam obecna i że jest to taka bliskość, to dla mnie było wyróżnieniem. Ojciec Święty zwracał się do górali, że na nas można zawsze polegać, że jest wdzięczny nam, że modliliśmy się i modlimy się w dalszym ciągu za jego życie, za jego zdrowie, za ten jego pontyfikat. Każdy chciał być wtedy jak najlepszy i żeby to... Nasze sanktuarium na Chrzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu Świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy nieustannie modlili się do Boga,
gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo. Wiem, jak bardzo w tej modlitwie Kościoła na całej ziemi uczestniczyło także Zakopane. Wiem, że gromadziliście się w waszych kościołach parafialnych, a także w kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby odnawiać różaniec, prosząc o zdrowie i siły dla papieża. Wtedy też narodził się plan budowy na tym miejscu, podnóża Giewontu, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jako wotum dziękczynnego za uratowanie mojego życia. Wiem, że to sanktuarium, które dzisiaj mogę konsekrować, znosiło wiele rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą i miłością do papieża. Trudno mi o tym mówić bez wzruszenia. Jak my jechali z makietą przedstawić mu przyszły kościół, który potem zaczął się budować, to z całej parafii nie wiem czemu los szczęście padło na mnie, jako jedna matka parafianka była przy przekazaniu, właśnie pokazaniu mu tej makiety, no i przede wszystkim przy koronacji Matki Boskiej, która jest w kaplicy u nas we Wielkim Ołtarzu. Tu jak on był w 97 roku u nas, tu w Zakopanem, to też przyjmowała Pana Jezusa z jego rąk. Też to było naprawdę takie ujmujące za serce, że wiejsko, zwykło, prosto kobieta i że takiego szczęścia mogła dokonać, przeżyć takie szczęście, taką radość. A jeszcze przed tym, kiedy był ostatni rok kardynałem, no to też było, bo był tu tak, wizytował naszą parafię. No i mój chłop woził go do poru tam chorych ludzi takich, co nie chodzili już, nie mogli wstać z łóżka. No i jadąc tak, godo, że miała was witać moja córka, w tej jej było 9 roków, mojej córce, miała go witać gwarą i kwiatkami. A Ojciec Święty się pytał, że czemu mnie nie witała. No i godo, że zachorowała i ma zapalenie gardła. No to przecież nie możemy zawieźć takiego dziecka. Stajcie gaz, dojedziemy do tego dziecka. No i przyjechali na oborę, szum, ruch. Josem się, co się stało? Patrzę się, Matko Bosko, Ojciec Święty jest w tej, kardynał, idzie do nas. Przyszedł ku temu dziecku, pobłogosławił go, jest piękna pamiątka, to jest, bo ma zdjęcie. I to takie do góralskiego domu, tak nie, bez przygotowania, bez niczego, no ale szczęśliwie przeżyli mesyczku, z radością, z wesołością, bo on zawsze humor miał. Rok wcześniej, przed wizytą Ojca Świętego w Zakopanem, była zorganizowana pielgrzymka na Słowację do Lewoczy, ponieważ w Lewoczy Ojciec Święty właśnie rok wcześniej był. I już myśmy, jako tam cała pielgrzymka, cała delegacja, prosili oficjalnie Ojca Świętego o to, żeby zechciał przyjechać tutaj. No i po roku doczekaliśmy się szczęśliwie, a potem jeszcze przez ileś lat ksiądz Drozdy kontynuował pielgrzymki piesze przez góry do Lewoczy w podziękowaniu za wizytę Ojca Świętego, żeby się jakoś odwdzięczyć za jego niesamowitą i charyzmę, i wysiłek, i to, co robi dla świata. Bo tak czy inaczej, to historia Polski odmieniła się dzięki Ojcu Świętemu. I my mamy tego pełną świadomość. Po każdym takim spotkaniu człowiek się taki czuł ubogacony duchowo. Ubogacony i pobłogosławiony, powiedzmy, na następny rok, na następne spotkanie z Nim. Przybyłem do Was, aby Wam podziękować z całego serca za Waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tutaj nadal. Byłem przez 20 lat Waszym pasterzem jako metropolita krakowski. Dzisiaj przychodzę do Was jako następca świętego Piotra. Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną. Rozumieliście moje troski.
Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę postawę wiary i oddaję Kościołowi. Dziękuję wam dzisiaj z całego serca. Zawsze tutaj, na ziemi podhalańskiej, biskup miał w was oparcie. Oparcie miała tu ojczyzna, zwłaszcza w trudnych chwilach swoich dziejów. Przybyłem, aby wam powiedzieć za to wszystko, Bóg zapłać. Na tym miejscu, razem z wami, pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia, podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed 15 laty. To tuż, tuż. Wszystkim dziękuję za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z wami bardzo cieszę się tym darem. Ołtarz, który był wybudowany pod skocznią, jest przeniesiony, zrekonstruowany w naszym Parku Fatimskim, tutaj na Krzeptówkach. Jest to niesamowita pamiątka i też wyróżnienie naszego tutaj kościoła, naszej parafii. Nasz ksiądz Drozdek dostawał wiele osobistych pamiątek od Ojca Świętego z okazji różnych wizyt. I Ojciec Święty też go obdarzał taką ojcowską miłością. Wiedział, że to jest właściwie szaleniec maryjny. W związku z tym dawał mu na pamiątkę różne osobiste rzeczy. Także tutaj dużo pamiątek mamy w kolekcji. Właściwie to jest takie już mini muzeum. Mam także taką bardzo osobistą pamiątkę, dedykację Ojca Świętego, którą napisał na moim przekładzie Ewangelii na Gwarę Góralską. W następnych latach przełożyłam cały Nowy Testament i lekcjonarz. Zaczęłam także przekładać Stary Testament, ale to praca na bardzo wiele lat. Ten podpis Ojca Świętego, ta dedykacja jest dla mnie najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam. Potem jak już był chory, no to też bardzo my to przeżyli, bo my się modlili dzień i noc w kościele, i mnie Pan Bóg dał głos taki, jaki mi dał, no to śpiewałam z dziewczętami, nas ksiądz Drozdek nie dał nam ani wytchnienia, ani wypocąć, i no modlitwa i śpiew. I przeżyliśmy to strasznie, bo syćka górole, radzi byli i radzi go mają, do dziś wspominają i naprawdę był bliski każdemu sercu każdego górola. Rok za rokiem, Bartku, tutok mijo, jak wezwała cię Aniok Maryja, teraz już chwale będziesz przy niej stale, Ojcze Święty. Zwracajcie się z ufnością do Maryi, ucieczki grzeszników, aby ich broniła od zatwardziałości w grzechu i przed niewolą szatana. Proście z wiarą, aby ludzie poznali i uznali jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. W tej modlitwie wyraża się wasza miłość do ludzi pragnąca największego dobra dla każdego z nich. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Matko, uproś, Matko, przebłagaj, o Maryjo, Matko Boga, przyczyń się za nami. Amen.